No, to gdzie teraz jedziemy? Chyba do hotelu. No tak, oczywiście. Ale gdzie jest ten Radisson? Nie wiem, poczekaj. Nie wiesz, nie dzwoniłeś tam? Ja nie, myślałem, że ty. To znaczy, że nie mam rezerwacji. Ale nie denerwuj się, na pewno mają jeszcze jakiś wolny pokój. Patrz, tu jest adres. Plac Rodła 10. Daj mi to. O mamo. Przepraszam bardzo. Tak, słucham. Jak dojechać do Radissona? Radissona? A gdzie to ma być? Plac Rodła 10. No to blisko stąd. To można dojść na piechotę. Ale my mamy bagaż. No to można trójką dojechać. Trójką? Tramwajem numer 3. Aha. A ile to przystanków? 5 przystanków. Można stąd dojechać autobusem? Tak, wszystkie z podwórce odjeżdżają. 61, 75, 81. Dziękujemy bardzo. Proszę. Dziękujemy. To co? Jedziemy tramwajem czy autobusem? Wszystko jedno. Zobaczmy co z tą trójką. Która godzina? 20 po pierwszej. 13:10, 13:24. Mamy 4 minuty do trójki. To co? Jedziemy tramwajem. Tramwajem. Erinnern Sie sich, wie ich eben den netten Herrn angesprochen habe? Przepraszam bardzo. Wir Polen sind sehr höflich. Wenn wir jemanden ansprechen, entschuldigen wir uns gerne erstmal. Versuchen Sie es auch gleich. Przepraszam. Es geht noch etwas höflicher. Zu einem Mann sagen wir auch gerne. Przepraszam pana. Oder zu einer Frau. Przepraszam panią. Eben wollten wir von dem Herrn wissen, wie wir per Bus oder Straßenbahn zum Hotel kommen. Jak dojechać do Radissona? Oder allgemein, jak dojechać do hotelu? Der Infinitiv dojechać heißt, fahrend ein bestimmtes Ziel erreichen. Das Ziel steht nach der Präposition do im Genitiv. Die meisten unbelebten Maskulina haben den Genitiv auf u. Jak dojechać do teatru? Bei Neutra und bei einigen Maskulina lautet der Genitiv auf A. Jak dojechać do szpitala? Jak dojechać do kina? Versuchen Sie sich auch gleich die entsprechenden Endungen bei den Adjektiven einzuprägen. Jak dojechać do Teatru Polskiego? Jak dojechać do tego nowego kina? Bei weiblichen Substantiven wird das A zum I. Oder zum I, wenn ein weiche Konsonant vorausgeht. Jak dojechać do opery? Jak dojechać do filharmonii? Weibliche Adjektive bekommen die Endung ei. Jak dojechać do filharmonii szczecińskiej? Betrachten Sie noch einen Moment die Übersicht und fragen Sie dann, wie man zu den jeweiligen Orten kommt. Przepraszam panią, jak dojechać do poczty głównej? Przepraszam pana, jak dojechać do Bramy Królewskiej?
Przepraszam panią, jak dojechać do Teatru Współczesnego? Przepraszam pana, jak dojechać do zamku? Das Verkehrsmittel wird im Polnischen im fünften Fall, dem Instrumental ausgedrückt. Hören Sie noch einmal zu. No, to można trójką dojechać. Trójką? Tramwajem numer 3. Aha, aha. Bei Maskulina und Neutra lautet der Instrumental auf M. Jadę tramwajem. Ich fahre mit der Straßenbahn. Jadę metrem. Feminina haben im Instrumental die Endung on. Jadę trójką. Ich fahre mit der drei. Hören Sie nun wieder zu und notieren Sie die Liniennummern. Musi pani jechać siódemką. Tramwajem numer 11. Do Filharmonii można dojechać dwunastką. Autobusem numer 72 lub 73. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Czy są jeszcze wolne pokoje? Nie mają Państwo rezerwacji? Niestety nie. Na jak długo? Na tydzień. Do czwartku? Tak. Momencik, muszę tylko sprawdzić. Czy Państwo wolą dwie jedynki, czy dwójkę? Jedynka znaczy pokój jednoosobowy, dwójka dwuosobowy. Aha. No to prosimy jedną dwójkę. Chwileczkę. Hannes, nie znamy się jeszcze tak dobrze. Może weźmy dwie jedynki? No dobrze, ale obok siebie, jeśli można. Mają Państwo szczęście, mamy jeszcze dwa pokoje jednoosobowe. A ile kosztują te pokoje? 84 euro za dobę. Ze śniadaniem? Tak, to jest cena ze śniadaniem. Czy pokoje są z łazienkami? Proszę pana, wszystkie nasze pokoje są z łazienką, a oprócz tego z telewizorem, telefonem, minibarem i dostępem do internetu. To przepraszam. No to co? Bierzemy te pokoje? Tak. Proszę bardzo, to poproszę o jakieś dokumenty. Dowód osobisty wystarczy? Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo. Proszę, tu są Państwa pokoje. Pokój 412 i 413 na czwartym piętrze. Tam na końcu holu jest winda. Aha, i proszę pamiętać, że to są pokoje dla niepalących. Naprawdę? Ale pech. I tak za dużo palisz. A gdzie jest restauracja? Na parterze. Dziękujemy. Proszę uprzejmie. Sprechen Sie nun bitte einige Sätze aus unserem Gespräch nach. Sie können auch versuchen, sie etwas zu variieren. Czy są jeszcze wolne pokoje? Czy jest jeszcze wolny pokój? Na tydzień. Na 5 dni. To poproszę jedną dwójkę. Prosimy dwie dwójki. A czy pokoje są z łazienkami? Czy to jest pokój z telewizorem? A gdzie jest restauracja? Gdzie jest winda?
Ach, to jest zamek książąt pomorskich. Ale piękny. Piękny. A tam jest kawiarnia. Może napijemy się kawy? Nie, zimno. Chodź już do hotelu. No dobrze, ale pójdziemy pieszo. To jest niedaleko. Dobrze, tylko w którym kierunku? Chyba tam. Mnie się wydaje, że tu. Zaraz, poczekaj. Mam plan miasta. Aha. Tak. O rany, jaki stary. To ja zapytam. Przepraszam panią, jak dojść do hotelu Radisson? Przykro mi, nie wiem, nie jestem stąd. O, przepraszam. Proszę pana. Jak dojść do hotelu Radisson? Do Radissona, to jest na placu Rodwa, ma pan plan? Tak. Jaki stary. No ale zaraz, dobrze. My jesteśmy tutaj na ulicy Grodzkiej. Musi pan skręcić w lewo, w ulicę Kuśmierską. Ulicą Kuśmierską idzie pan prosto i skręca pan w prawo, w trzecią w prawo. To będzie Mariacka. Mariacką idzie pan prosto. Musi pan minąć plac Hołdu Pruskiego, minąć ulicę Roosevelta i dojść do Alei Józefa Piłsudskiego i stamtąd będzie pan widział już hotel. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. No to idziemy. Ale stary. Ja, auch zu Fuß, wollen Sie vielleicht einmal jemanden nach dem Weg fragen. Przepraszam. Jak dojść do hotelu Radisson? Statt dojechać verwenden wir also dojść, wenn wir ein Ziel zu Fuß erreichen wollen. Ansonsten funktioniert dieses Verb genauso. Jak dojść do hotelu? Nun müssen wir einmal über die polnische Straßennummer sprechen. Einige kennen sie schon. Hören Sie sich bitte noch einmal die Wegbeschreibung an. Musi pan skręcić w lewo, w ulicę Kuśmierską. Ulicą Kuśmierską idzie pan prosto i skręca pan w trzecią w prawo. To będzie Mariacka. Mariacką idzie pan prosto. Musi pan minąć plac Hołdu Pruskiego, minąć ulicę Roosevelta i dojść do Alei Józefa Piłsudskiego i stamtąd będzie pan widział już hotel. Die Bezeichnungen von Straßen, Plätzen, Alleen und so weiter sind im Polnischen entweder Adjektive Ulica Kuśmierska, Ulica Mariacka oder Substantive vor allem Personennamen Platz Hołdu Pruskiego, Ulica Roosevelta, Aleja Józefa Piłsudskiego, Aleje des Józef Piłsudski. Die adjektivischen Straßennamen werden mit dekliniert, also zum Beispiel proszę iść prosto ulicą Mariacką. Gehen Sie bitte geradeaus die Marienstraße entlang, das ist der Instrumental. Oder jak dojść do ulicy Kuśmierskiej? Vergleichen Sie dagegen za placem Hołdu Pruskiego hinter dem Platz der preußischen Huldigung. Hier wird nur das erste Element, Platz, dekliniert. Möchten Sie nun ein wenig üben? Dann fragen Sie bitte nach dem Fußweg zu den folgenden Zielen. Jak dojść do ulicy Rycerskiej? Jak dojść do ulicy Świętego Jakuba? Jak dojść do ulicy Grodzkiej? Jak dojść do Alei Wyzwolenia?